Siema. Dzisiaj nie jest piątek, jest wtorek, kiedy to nagrywam, ale mamy Dramę. Mamy na Facebooku Dramę i ja do tej Dramy chciałbym się trochę odnieść. Myślę, że można z niej wyciągnąć bardzo wiele ciekawych wniosków. Ja te wnioski chciałbym wyciągnąć. Chciałbym dać jakieś tipy komuś, chciałbym też zostawić to ku przestrodze. I też chciałbym to udokumentować, żeby nie było, że ktoś dał dupy, a później internet o tym zapomni i on dalej idzie robić to, co robił do tej pory, tylko nie wiem, pod zmienionym nazwiskiem czy coś. Ewelina Zajączkowska ciągle mi mówi, że ludzie zapominają, więc ja nie zapominam i nie chcę, żeby inni też zapomnieli. Nie ma przyzwolenia na takie praktyki, nie ma przyzwolenia na takie procedery. Chcę takie zachowania napiętnować, i dlatego ten odcinek. Teraz przed nami krótkie intro, więc masz te 8 sekund, żeby zostawić suba dla YouTube'a, kliknąć lajka like dla Spotify'ka, dać znać tym algorytmom, że tu jest fajnie. To pomoże mi zapraszać gości, którzy patrzą na to, ile mam subów. Podcast The Best, czyli Daniel Bawi edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Siema, jeśli jeszcze mnie nie znasz, to nazywam się Daniel Bartosiewicz. Jestem w content marketingu od 2019 roku i lata temu ubrdałem sobie taką misję, że ja trochę ten rynek copywriterski poprawię. Mam bloga, mam ten podcast, trochę się wymądrzam, trochę robię kursów i mam nadzieję dzisiaj cegiełkę do tego rozwoju dołożyć. Cegiełkę na kanwie dramy, która rozpoczęła się na fejsie, a zaczął ją Mateusz Kobus. Mateusz Kobus, który dodał posta o takiej treści. Chciałbym poruszyć temat nieuczciwych praktyk. Zauważyłem, że pod większością zapytań o oferty zgłasza się niejaka Kornelia Wilczak. Pani kontaktuje się w sprawie zleceń, a następnie wstawia jeden do jednego wiadomości klientów na portal Yuzmi, gdzie szuka Jeleni, którzy za stawkę: Uwaga! 5 zł za 1000 znaków wykonają zlecenie, od którego będzie mogła oderwać spory profit. Pani twierdzi, że od 15 lat prowadzi własną działalność, a w portfolio ma teksty innych osób, które piszą dla niej za bezcen. Znajomy podszedł u panią i wysłał jej tekst 1 do 1 z błędami z chat GPT, a ona nie zadała sobie nawet trudu, by go poprawić, tylko przysłała mi w wersji 1 do 1. To chyba jakiś żart. Gdy napisałem tej osobie, że to nieuczciwa praktyka, to zostałem zwyzywany. Przestrzegam przed dawaniem zleceń Corneli Wilczak, jeśli nie chcecie dostać gniota. Pani zleca teksty po 5 zł, a sama kasuje 35 zł za 1000 znaków. Wrzucam screeny z rozmowy i wnoszę o wyrzucenie z grupy, bo na jej praktykach cierpią osoby, które rzeczywiście wykonują rzetelny copywriting samodzielnie. Tutaj są screeny z tej rozmowy, ja sobie pozwolę to krótko przeczytać, dlatego że nie wszyscy widzowie, nie wszyscy słuchacze mają wideo. W porządku, jeśli chodzi o współpracę, to mogę zaoferować 5 zł za 1000 znaków, to pisze klient. Wystawia pani faktury? Na co Cornelia odpowiada? Chyba żart. Jakim, jakbym wiedziała, że tyle płacisz, to nie marnowałabym czasu na próbkę. Nie, to nie żart. Przecież tyle samo pani woła za cudzą pracę na Juzmi. Sprawa zostanie zgłoszona do administratora grupy. Tak by pani została z niej wyrzucona. Pozdrawiam. Strach się bać, taki biznes. Raczej taki brak kompetencji i cwaniactwo. 15 lat swoja firma, Facebook szkoda słów. Proszę się wziąć za uczciwą pracę, a nie żerować jak larwa na innych. Taka dobra rada. Spierdalaj, też taka dobra rada. I na kolejnym screenshotie są jej zgłoszenia na zlecenia, które trafiły w próżnię. Teraz przejrzymy sobie komentarze. Zacznijmy od tego, który dodał Sebastian Jakubiec, administrator grupy, ponieważ dodał komentarz od samej zainteresowanej. Uprzejmie proszę usunięcie posta na mój temat. W całej tej historii chodzi o to, że pan Kobus sam jest nieuczciwy, a szkaluje moje dobre imię na grupie. Prace, które wykonuję w ramach swojej agencji, realizuję sama. Mam jedną osobę do pomocy, a zlecenie, które wystawiłam na Yuzmi, było sprawdzeniem, czy ktoś za taką stawkę wykona temu panu to zlecenie za najniższą stawkę, żeby tekst nie był górnolotny i aby utrzeć temu panu nosa. Może nieładna była to z mojej strony praktyka, ale mleko się rozlało. Tu fajny komentarz dała Agata Gis Grisjak Grisjak, Nie wiem po rosyjsku napisane. Ja jestem niewinna, ja tylko raz chciałem kogoś wyeksploatować dla jaj. I że klient sam jest nieuczciwy. Daria Karolewska pisze, że masakra, właśnie wczoraj dostałem propozycję wykonania zlecenia na Yuzmi za zawrotną kwotę 5 złotych za tysiąc znaków. ciekawy czy to ta pani. I Maciej Kusznierewicz odpisuje, że na mi działa podnikiem nikiem IAC. Na co Daria Karalewska? No, to oczywiście, że ona. Dobry komentarz dał Łukasz Stachu-Stachurski. Ja miałem przygodę z tą kobietą. Kiedyś pisała do naszej firmy i prosiła o zlecenia. Nie potrzebowałem pomocy, ale chciałem jej jakoś pomóc, więc ją przyjąłem. Dostała zlecenie próbne, płatne. Przestała się odzywać. Straciłem tylko czas. Sytuacja powtarzała się ze trzy razy. Poprosiłem, żeby pokazała chociaż swoje portfolio. Nic. Cisza. Za miesiąc kolejny mail od niej, czy nie dam jej zlecenia. Powiedziałem, żeby więcej nie, nie spamowała mi maila i się zaczęło. Natworzyła z kilka wiązanych bluzgów, musiałem ją zablokować. Totalnie żenująca osoba z widocznymi problemami. Łukasza Stacha-Stachurskiego yy, znam z widzenia po grupach, prowadzi agencję Polskie Znaki, więc yy, jest raczej wiarygodny. Ciekawych komentarzy to jest tyle. Jest jeszcze spekulacja na temat tego, co powiedziała sama zainteresowana, czyli, że wstawiła, żeby sprawdzić, czy ktoś za 5 zł to weźmie. I Sebastian Jakubiec napisał, że on tego nie kupuje, ja tego też nie kupuję. Także taki jest wniosek. Wcześniej były tu jeszcze jej komentarze, ale poznikały, więc albo je usunęła, albo mnie zablokowała, ale liczba komentarzy się zgadza, więc sądzę, że to drugie, bo wypowiedziałem się przeciwko. No i teraz... Co ja o tym wszystkim myślę? Przede wszystkim sprawa ma kilka wymiarów. I ja te wymiary będę chciał sobie omówić. Po pierwsze, Cornelia, jeśli tak się nazywasz, jeśli to oglądasz, to wybacz, ale jak faktycznie bierzesz zlecenie za 35 zł za 1000 znaków i podzlecasz za 5 i dajesz to jeden do jednego do klienta bez sprawdzenia, no to sorry, ale zbierało ci się. Zbierało ci się i jesteś pierwszą osobą, która publicznie dostaje za to po dupie, także. Sorry, ale jesteś sama sobie winna. Tutaj na wstępie też zaznaczę, że jakby ktoś miał z tym problem, że naruszam czyjeś dobre imię, czy podaję imię, nazwisko, czy coś w ten deseń, to regulamin Facebooka stanowi, że dodając komentarz, godzisz się na to, że będzie w przestrzeni publicznej, więc ja mówię o przestrzeni publicznej tak, jakby mówił o polityku. A o polityku można mówić, jeżeli w przestrzeni publicznej pojawia się w celu sprawowania swoich obowiązków, więc o ile mi wiadomo, w kwestiach prawnych to mogę o tym mówić i mogę wyrażać swoje zdanie na ten temat, jeżeli tylko nie podaję nieprawdziwych informacji. A ja tutaj będę mówił tylko o faktach. Pierwsze najważniejsze z brzegu. Myślę, że bardzo dobrze się stało, że się tak stało. Nie życzę nikomu tego, żeby komuś biznes runął przez to, że wyszły na jaw jakieś nieczyste zagrania. No ale z drugiej strony. Jeśli twój model biznesowy stoi na nieczystych zagraniach, to licz się z tym, że prędzej czy później może Ci się uleć do dupy. Tak to po prostu jest zorganizowane. Jest taki film, komedia Wielki Stach, gdzie tytułowy bohater Stach jest agentem nieruchomości i sprzedaje te nieruchomości, trochę naginając prawdę. W końcu dobierają się do niego organy ścigania i stan zostaje skazany na 3 lata więzienia, jak dobrze pamiętam, przy czym. Odraczają wyrok o 6 miesięcy, czyli do więzienia pójdzie dopiero za 6 miesięcy. I Stan wynajął sobie prawnika, który mu powiedział tak, że jak wchodzisz do szatni, to się wacków naoglądasz, i że oszfabiłeś masę ludzi, i teraz pójdziesz za to do więzienia. I taka jest prawda. Jeżeli grasz nieczysto, jest ryzyko, że ktoś prędzej czy później cię za to udupi. To jest mniej więcej taka sytuacja, jak w NBA był taki koszykarz w latach 80. Bill Laimbeer, który grał bardzo nieczysto i pewnego dnia po prostu dostał za to wryja. Tak? To jest. Ja podejrzewałem, podejrzewałem, wiedziałem, że taki proceder istnieje, że są ludzie, którzy łapią zlecenia po 30, po 20 zł. Są ludzie, którzy pobudowali na tym agencję, którzy teraz robią kursy copywritingu i sprzedają te kursy copywritingu. Ludzie, którzy doszli do stawki 15, 20 zł za 1000 znaków, zobaczyli, że na Good Content ludzie biorą po 3 zł. I dodali 2 do 2, że jak ja biorę 20, a zlecę za 3, to mi zostaje 17. I na tym pobudowali sobie biznesy. Tutaj akurat nie chcę rzucać nazwiskiem, ale kto wie, ten wie. Pozwrot dla kumatych. Pierwsza rzecz, która w tej całej sprawie bardzo mi się podoba, to fakt, że dostało się w końcu specjaliści od wszystkiego. Kto dużo siedzi na Facebooku, ten kojarzy parę nazwisk, które pojawiają się pod wszystkimi ogłoszeniami ze zleceniami. I nikt mnie nie przekona, że jedna osoba zna się na 20 różnych tematach w stopniu zadowalającym. Po prostu to jest, to jest po prostu niemożliwe. To jest mniej więcej tak, jakby powiedzieć, że jedna osoba, jeden człowiek może być jednocześnie dobrym lekarzem, prawnikiem, inżynierem, programistą i kierowcą rajdowym. A wymieniłem tylko pięć, a tu ludzie się zgłaszają na wiele: bo jest AI, bo jest Google, bo jest YouTube, bo można sobie wszystko wyszperać. Więc ja, chociaż się na niczym nie znam, no to będę się zgłaszać na wszystko, nauczę się w trakcie. No nie. I dało mi to do myślenia w swoim czasie, i wiem dzisiaj, że jeżeli ktoś zgłasza się na wszystko, to są trzy wyjścia. Po pierwsze, albo pisze sam i pisze słabo, no bo. Nie da się po prostu. Jeżeli masz za dużo roboty, nie masz czasu na research. A nie masz też długich deadline'ów. Przecież nie powiesz klientowi, drogi kliencie, ja potrzebuję dwa miesiące na ten tekst, bo muszę, bo się na tym nie znam. Powiesz tak klientowi? No nie powiesz tak klientowi. Klient oczekuje tekstu za tydzień, za dwa. Dwa tygodnie to już jest długi deadline. Więc w tydzień musisz się nauczyć, nie wiem, o konstrukcji silnika rakietowego firmy SpaceX. No, żeby się zesrał, to się nie, nie nauczy. Ja pamiętam, że miałem zlecenia z oceny zgodności wyrobów elektrycznych z normami europejskimi. Uczyłem się tego 3 miesiące i nadal nie kumam i nie będę kumał i nie chcę kumać. Bo jaką kasę bym za to nie wziął, to i tak pewnie będzie za mało w stosunku do czasu, jaki zużyję na to, żeby się tego nauczyć. Ktoś powie: "Dobry copywriter napisze o wszystkim". I to założenie ma kilka luk, bo po pierwsze, dobry copywriter napisze o wszystkim, jeśli to nie są zaawansowane tematy. Jeśli to są rzeczy po 30-40 zł za 1000 znaków, gdzie nie wymaga się wiedzy specjalistycznej, to ok, może, może da się to wygooglać, może da się to wyejajować, może da się to wyciągępetować, może się da, nie wiem, nie sprawdzałem, może się da. Ale jeżeli to są tematy specjalistyczne typu medyczne, ubezpieczeniowe, finansowe, to pozdrawiam, tego tak łatwo nie wygooglasz. A nawet jak wygooglasz, albo wyejajujesz, to może się okazać, że narobiłeś tam bzdetów. I stracisz to zlecenie. No to po co? Ja wiem, że na ubezpieczeniach się znam. Dla mnie, stworzenie artykułu, nawet eksperckiego, o ubezpieczeniach, to jest maksymalnie dzień roboty. Liczę średnio 4 godziny. Dla kogoś, kto dzisiaj nie wie o ubezpieczeniach nic i podejmie się takiego zlecenia, myślę, że to będzie 4 dni pracy albo 14 dni pracy. No to ile kasy trzeba wziąć za 14 dni pracy, żeby to się spięło? Liczyć nawet po 50 zł dniówką, to jest 700 zł. Powiesz klientowi że y, drogi kliencie, zrobię ten tekst na za dwa tygodnie, bo się na tym nie znam i oczekuję za to 700 zł. Który klient to weźmie? No, no nie, ja powiem temu samemu klientowi, że zrobię to w 4 godziny i też wezmę za to 700 zł i ja dostanę to zlecenie. Więc nie, dobry copywriter nie napisze o wszystkim, dlatego że, dlatego, że jemu się to nie opłaca. Mnie się to na przykład nie opłaca. Wiem, że mogę napisać artykuł za parę stów w ciągu kilku godzin Albo mogę napisać artykuł za parę stów w ciągu kilku dni, co mi się lepiej zepnie. W ciągu kilku dni napiszę kilka tych artykułów, zarobię więcej kasy, to jest kurwa logiczne. Druga opcja, w sytuacji kiedy bierzesz wszystkie zlecenia, to taka, że robisz to ze sztuczną inteligencją. No i tutaj też musisz mieć to na uwadze, że AI czasem kłamie. Więc jeżeli naprawdę klikasz wszystko z AI-a, miałem taki tekst do sprawdzania o ubezpieczeniach, gdzie połowa tekstu była z AI, a połowa tekstu była pisana ręcznie i paradoksalnie ta połowa tekstu pisana przez AI była lepsza. Tam nadal były błędy merytoryczne, które no ja. Poważna firma ubezpieczeniowa nie puści tego na stronę. Po, poważna firma. Ja powiedziałem wtedy, że słuchajcie, ten tekst jest do wyjebania i do napisania od nowa. Tu nawet nie ma co poprawiać. Więc takie są konsekwencje pisania z ai -em. Myślę też, że copywriterzy, tak jak firmy, trochę zachłysnęli się AI-em, bo AI potrafi, bo jak dobrze prompt napiszesz, to potrafi. No spoko, tylko że. To znowu są dwa zagrożenia. Po pierwsze, musisz sprawdzać. Musisz sprawdzać i musisz redagować. Niezredagowany tekst, jak puścisz do klienta, to prosisz się o kłopoty. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że jak nabierzesz sobie zleceń, nie wiadomo ile. I nagle się okaże, że OpenAI będzie miał awarię, to co zrobisz? A już trafia mnie całkiem, kiedy ktoś mówi, że zgłasza się na wszystkie zlecenia i nie pisze z AI, a pisze z AI. No, no nie. I tutaj też chciałbym wyjaśnić pokrótce, co myślę o e, pisaniu z AI, pisaniu z AI. Według mnie na końcu zawsze jest wartość dla użytkownika. Więc jeżeli przy użyciu AI jesteś w stanie stworzyć tekst, który będzie merytorycznie poprawny, jakościowy i odpowiada na intencje wyszukiwania, to spoko, zrób to. Jeśli jesteś w stanie zrobić to szybciej, no to to git. To super. Mnie się to podoba. Co do podpisywania się pod takim tekstem, to ja patrzę na to w ten sposób, jak masz koparkę i kopiesz rów, to kto jest autorem rowu? Koparka czy koparkowy? Koparkowy przy użyciu narzędzia, tak? I trzecia opcja: jak ktoś bierze wszystkie zlecenia, to po prostu podzleca. I nie ma tutaj niczego dziwnego, to po prostu jest model agencyjny. Agencja zbiera zlecenia i albo ma specjalistę wewnątrz, albo szuka specjalisty na zewnątrz. Tutaj jest ten problem, że jeżeli nie znajdziesz specjalisty, no to zlecenie po prostu leży. Raczej znajdziesz specjalistę od. Danego tematu w Polsce, bo tych copywriterów jest y, podobno kilkadziesiąt tysięcy, ale mimo wszystko jest tu pewne ryzyko. Niemniej, jeżeli podzlecasz i widziałem takie kwiatki, że duża firma, duża agencja dla dużej firmy zlecała tekst po 5 zł za 1000 znaków na good contencie. Jeżeli ta sama firma bierze za to 50 zł, 70 zł, no to powiedziałbym, że to trochę takie nie halo. Może powiedziałbym, że przesadzone, tym bardziej, że no, jakiej jakości tekst dostaniesz po 5 zł za 1000 znaków? Umówmy się, że jak ktoś bierze 5 zł za 1000 znaków, to nie jest kocurem kontentu. Albo dopiero zaczyna, jest świetny i jeszcze nie zna swojej wartości, albo siedzi w tym biznesie wiele lat i bierze cokolwiek za jakąkolwiek kasę, bo na nic więcej go nie stać. Ktoś powie, U, Daniel, bo ty niszczysz konkurencję, niszczysz komuś biznes, tak mi powiedziała kiedyś Justyna Markiewicz, jak zwróciłem jej uwagę na wszechspecjalizację. Że ja jej robię nieuczciwą konkurencję, bo ja jej chcę zabrać klientów. Jeżeli ja chcę klientów, to żebym sobie ich ogarnął we własnym zakresie, a nie zabierał jej. Ja jej wyjaśniłem, że no ona nie stanowi dla mnie konkurencji w kwestii ubezpieczeń, bo żeby się zeserała. To nie nadrobi 5,5 roku doświadczenia. No chyba, że była agentką ubezpieczeniową i, i pracowała w rankomacie, no to wtedy tak. Ale jeżeli nie, no to no nie, no, no sorry, nie, nie masz podjazdu. I... Mi tutaj najbardziej leży na sercu dobro klientów, którzy nie mają czasu siedzieć na fejsie i nie, i nie znają z nazwiska osób, które zgłaszają się na wszystkie zlecenia. Więc, moim zadaniem jest tak trochę pomóc temu klientowi powiedzieć: słuchaj, kliencie, ta osoba udaje, że jest specjalistą od wszystkiego. Ona nie zna się na Twoim temacie, który Ty masz do zrobienia. Jeżeli ktoś szuka kogoś specjalisty w tematach medycznych, a potem budowlanych, a potem elektrycznych, a potem jeszcze turystycznych, no to. Powiedziałbym, że to jest bardzo rzadki miks specjalizacji. Klient szuka specjalisty, zgłasza się specjalista od wszystkiego. Jak klient ma go rozpoznać na etapie zgłoszenia? Zobaczy 850 tysięcy tekstów w portfolio, pomyślił kozak. Więc moim zadaniem jest tak trochę ostrzegać klientów przed tym, żeby po prostu nie topili kasy. Bo to później też rzuca się nam na reputację, ludziom, którzy starają się wykonywać swoje zadania należycie, którzy prowadzą uczciwy biznes, rzuca się na naszą reputację, bo ktoś taki, on nie powie, że ten konkretny copywriter zawalił sprawę. On powie, że wszyscy copywriterzy są do dupy, że nie znają się na temacie, a się zgłaszają. Więc de facto jest to w jakimś stopniu z mojej strony działanie mające na celu podniesienie jakości świadczonych usług przez copywriterów. Teraz kwestia podzlecania i tego, czy to jest etyczne, czy nieetyczne, i czy ktoś właściwie ma problem z tym, że jest podzlecanie. Bo Robek Kania napisał, że przywłaszczanie sobie czyichś tekstów do portfolio to słaba akcja. Jeśli rzeczywiście tak jest, to ta pani powinna dostać dożywotniego bana na grupce. Natomiast. Zapytam przewrotnie, where problem w podzlecaniu z punktu widzenia oryginalnego zlecającego. Przecież w tego typu robocie nie płaci się za nazwisko osoby wykonującej pracę, tylko za. No tu w sumie się nie zgodzę, no bo trochę się płaci za nazwisko, nie. Jak tam jak ktoś ze znaną marką ci napisze tekst i ty się na tym wozisz, no to trochę się płaci za to nazwisko. Nie płaci się za nazwisko osoby wykonującej pracę, tylko za natrzaskanie pewnego wymiaru kontento o minimum o minimalnej, akceptowalnej dla wyszukiwarek jakości. No, tu jest uproszczenie copywritingu do SEO copywritingu, co jest trochę nagięciem, ale bo SEO copywriting to nie jest jedyny copywriting. No ale ok. Umówmy się, ani za 35, ani tym bardziej za 5 zł nie powstają perły copywritingu. Z tym za 35 to też się nie do końca zgodzę, bo znam dobrych ludzi w tych pieniądzach. Oczywiście szkoda ludzi, którzy to klepią za te 5 zł, ale też niespecjalnie wierzę, że nie generują tekstu po prostu w czacie GPT. Są ludzie, którzy piszą. Paweł Gontarek mówił, że zleca po 2,50 i naprawdę dobre teksty dostaje. Więc tak, podzlecanie to generalnie jest w sumie ok. Na podzlecaniu stoi większość agencji marketingowych w Polsce. Dostają zlecenie od klienta albo sprzedają się klientowi, a następnie dopiero znajdują wykonawcę do tego. I ta przebitka, tu, tu mi yy, tutaj fajnie to wytłumaczyła Katarzyna Chmielewska-Walas, content team leader z agencji K2 Precise, która powiedziała, że praca agencji to nie jest tylko wzięcie zlecenia i przekazanie go freelancerowi, ale też no, pozyskanie tego klienta. Cała ta machina marketingowa, która zmierza do tego, żeby klienta pozyskać. Wynagrodzenie handlowca, działu prawnego, kogoś, kto administrację ogarnie, kogoś, kto wprowadzi fakturę, kogoś, kto wyśle kasę. Że ta przebitka pomiędzy wynagrodzeniem freelancera a agencji jest uzasadniona. Wiadomo, jeśli jest uczciwa, jeśli to nie jest 5 zł dla, dla freelancera, a 100 dla agencji, to, to rozumiem, nie? Więc podzlecanie w tym kontekście powiedziałbym, że jest ok. I klient, jak zamawia teksty w agencji, to też nie ma złudzeń, że agencja siedzi i pisze, czy prezes tej agencji siada do tekstu i pisze, tylko że ktoś to po prostu robi, więc to jest OK. Tylko że w agencji po pierwsze jest tak, że jest dobrze zbriefowany klient. Po drugie, jak ty dajesz tekst do agencji, to agencja nie daje go jeden do jednego do klienta, tylko najpierw go sprawdza. Daje swój feedback, potem idzie do klienta, klient daje swój feedback i z tego wychodzi ostateczny tekst. A nie tak, że ty wyślesz tekst, czy tam zamówią za 5 zł na good content, wyślą do klienta i, i szluz 100 zł za 1000 znaków, to jest faktura. No nie, w poważnej agencji, bo wiem, że są niepoważne agencje, ale w poważnej agencji to nie ma miejsca. Kolejna kwestia, czyli teksty innych osób w portfolio. No, moim zdaniem to jest po prostu, żenada. Jeżeli podzlecam, no to nie stawiam sobie tego do portfolio, bo nie ja jestem autorem, tak? Ja biorę za to wynagrodzenie, odliczam sobie za pozyskanie klienta i jego obsługę, daję podwykonawcy, wszyscy są zadowoleni, ale nie mówię, że to jest mój tekst, że ja go napisałem. Kolejna kwestia, czyli to jak odzywasz się do klienta i to wyniosłem z ubezpieczeń, że u nas nie było czegoś takiego, że jak przyszedł klient i się awanturował, albo bluzgał, albo był niezadowolony, albo ci ubliżał, że można byłoby mu nawkładać. Nie było czegoś takiego, było tylko rozumiem, przykro mi, że nie zdołałem spełnić oczekiwań, mam nadzieję, że w przyszłości uda mi się to poprawić, na dzisiaj dziękuję za daną mi szansę i tyle. I, i tak mi zostało i dzisiaj... Dzisiaj na freelancie, dzisiaj w copywritingu, jak klient mnie bluzga, raz się zdarzyło, no to mówię, że dzięki za szansę, dzięki za współpracę. Tu jest faktura i, i się żegnamy. I to, jak klient się zachowuje, nie jest dla mnie żadnym argumentem za tym, żeby mu nawrzucać. A już szczególnie nie pozwoliłbym sobie na to, żeby do klienta pisać, żeby spierdalał. I w życiu bym sobie nie pozwolił na taką odzywkę do klienta. Nawet jeżeli zaraz by mi za skórę. Jeżeli już takie coś się dzieje. To ja zamykam wtedy tego Messengera, idę na spacer, wtedy rzucam chujami i wracam do domu spokojny. W żadnym razie nie napisałbym klientowi jak ostatni kretyn na Messengerze, żeby spierdalał. Bo każdy dzisiaj może zrobić screenshot z tej wiadomości i wrzucić ją na Facebooka. I kto wtedy wygląda jak debil? Ja wyglądam jak debil, bo ja kazałem klientowi spierdalać. Taki jestem bystry. Takie mam gadane. Teraz jak się zachować w takiej sytuacji? Nagrałem niedawno i wydałem taki bezpłatny kurs, gdzie jest twój highs, kurs o tym, jak zarabiać więcej pieniędzy z copywritingu, i tam jakość obsługi klienta jest jedną z lekcji. Jakość obsługi, która mówi o tym, jak do klienta podchodzić, jak z nim rozmawiać w trakcie, jak z nim rozmawiać po fakcie, jak z nim rozmawiać, kiedy jest zadowolony, i jak rozmawiać, kiedy jest niezadowolony. Link do tego kursu będzie w opisie. Po pierwsze, jak podzlecasz i sygnujesz to swoim potem nazwiskiem, musisz zadbać o to, żeby to reprezentowało jakość godną ciebie, a nie jakąkolwiek. W żadnym razie nie dajesz tego jeden do jednego bez przejrzenia. Nie możesz ufać tej drugiej osobie. Jeżeli tamta osoba zjebie, to Ty jesteś za to odpowiedzialny. Twoje dane są na fakturze. Ty masz umowę z klientem. Ty za to odpowiadasz. Nie podwykonawca, bo Ty za tego podwykonawcę będziesz świecić oczami. Kwestie podpisywania się pod czymś czy praw majątkowych, to, to osobna kwestia. Oficjalna wersja jest taka, że robić tego nie można, że osobiste prawa majątkowe są niezbywalne. Nieoficjalna wersja jest taka, że żyją tym prawie wszystkie agencje marketingowe, więc nie ma o czym mówić, i jest to taka tajemnica poliszynela, ale to po prostu jest. Jak ja bym się zachował w takiej sytuacji? Po pierwsze, to bym do niej nie dopuścił, bo jeżeli już coś podzlecam, a robię to. Naprawdę rzadko, nie mam zaufania do podwykonawców, a aktualnie nie mam też czasu na to, żeby ich udrażać i później po nich sprawdzać, i później co gorsza poprawiać. Jak znajdę kiedyś kogoś konkretnego, to go zatrudnię, kogoś wobec kogo będę miał zaufanie. Na razie czegoś takiego jeszcze nie mam. Ale jeżeli już faktycznie miałbym taki model biznesowy, że biorę 35 z podzlecam za 5 i klient wchodzi na Face'a, żeby mnie obsrać, to pierwsza rzecz jest taka, że nie robię z niego debila w prywatnej wiadomości, tylko jeśli klient przychodzi do mnie z pretensjami za tekst, to ja się biję w piersi. Mówię prawdę. Słuchaj, mam takiego gościa, który to dla mnie robi. Do tej pory robił dobrze. Miałem zaufanie. Teraz widocznie no, raz zaufałem, nie sprawdziłem. Poszło gówno. Ja za to gówno przepraszam. Ja za to gówno nadrobię. Ja za to gówno nie wezmę kasy. Tyle. Łagodzę sytuację z klientem. Na etapie rozmowy z klientem. A nie mówię mu, żeby spierdalał albo że. <laughs> albo że sam jest nieuczciwy. I wtedy klient mówi: Dobra, spoko, nie ma sprawy, oddaj mi dobry tekst, ja za niego zapłacę czy coś tam, i się żegnamy. I nie ma żadnej dramy na fejsie. To jest pierwsza rzecz. To jest druga rzecz. Pierwsza rzecz to jest sprawdzam. Druga rzecz łagodzę z klientem. W żadnym razie nie idę w zaparte i jak ktoś mnie złapie za rękę, nie mówię, że to nie moja ręka. Nie jestem politykiem albo członkiem rady nadzorczej z nadania ekipy rządzącej, tylko jestem człowiekiem, który chce prowadzić biznes, który usiłuje prowadzić ten biznes i moja reputacja. To Są moje pieniądze, bo na tej reputacji ja potem opieram swoją wycenę. Jak klient ma mi zapłacić dobre pieniądze za tekst, jeśli mam zszarganą reputację? Warren Buffett powiedział, że dobrą reputację buduje się 20 lat, a zniszczyć ją można w 5 minut. Na przykład mówiąc klientowi, żeby spierdalał. W tym odcinku to jest tyle. Trochę sobie podrzędziłem. Jeżeli masz jakieś swoje przemyślenia na ten temat, jeżeli masz jakieś zdanie, napisz w komentarzu, co o tym sądzisz, albo jak powinna się zachować Cornelia, jak powinien się zachować klient. Jeszcze raz króciutka prośba o tego lajka dla Spotifyka, o tego suba dla YouTube'a, to pozwoli mi zapraszać gości, którzy na te suby patrzą. W tym odcinku to jest tyle. Zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego odcinka siema.